Pani marszałek, panie posłanki, panowie posłowie, Wysoka Izbo. Jako poseł nowej kadencji, w nawiązaniu do starej ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dziennik ustaw nr 6, pozycja za przeproszeniem laski pani marszałek 69, paragraf 2, ustęp 3, nakłania do daleko posuniętych cięć budżetowych wskutek luk powstałych po ubiegłej kadencji. Wnoszę zatem do laski pani marszałek, aby posłowie sami robili sobie kanapki w domu, sami je przynosili i za przeproszeniem laski pani marszałek sami je spożywali. Zmniejszy to wybitnie wielkość diet poselskich, pozwalając na dalsze kontynuowanie spożycia ustawy o wychowaniu w trzeźwości na poziomie kadencji ubiegłej. Dziękuję. Dzień dobry. Nie wiem, czy państwo mają świadomość, ale to jest 99. program. Za tydzień setny program Dyżurnego Satyryka. Ten program będzie oczywiście taki, jaki będzie. No, mamy nadzieję, że będzie się państwu podobał, ale my już żyjemy tym setnym. Dlatego za długo do państwu nie będę na początek mówił, mimo że się cieszę, że państwo oglądają ten 99. O wyborach już dawno nie myślimy. Jak państwo zobaczą w tym programie, może będzie jeszcze trochę o polityce, ale przed nami stuwa. Panie Alojzy. Gdzież tam, proszę w sobie, że głowa tak panie mnie boli. Panie Alojzy, mówię do pana. No miałem, no w samej rzeczy Alojzy mówi. No. Tata był Alojzy, dziadziuś był też Alojzy. Pradziadka nie pamięta, ja też jestem Alojzy w samej rzeczy. Tylko proszę, nie wiem, sam panie nie... Alojzy. Stefka mi w tej papierek zamiarła. Ale w tej chwili tak, trwa w Polsce boli. Ogólnonarodowa dyskusja na temat państwa prawa. Tak, no. Co pan jako emeryt sądzi na ten temat, na temat państwa prawa? Tak, no w samej rzeczy państwo prawa. Ja, no, pan jest młody, to tak. Pan nie pamięta, jak jeszcze było te państwo lewa. Oj, to nieszczęście było, naprawdę. Nieszczęście. Ja pamiętam z moją żoną, może tu wsadzę ten proszek? Państwo prawa. Tak, właśnie, z żoną Stefką, to my jak szliśmy do kościoła w tym państwie lewa, tak? To nic ksiądz nie powiedział, tylko nic. Modlitwa bez przerwy i modlitwa, modlitwa i modlitwa. Rozumiem. A teraz jak jesteśmy w państwie prawa, wie tak? Pan, tu może się zawiruszył, to jak idę z Stefką do kościoła, to wszystko mnie ksiądz powie. Wszystko wie, mówi kto, co, jak, dlaczego. Aha. Stefką gazet nie kupujemy. Nie kupujecie. Przeliczyłem na pieniądz, to w samej rzeczy 5 zł tygodniowo na gazetach oszczędności. Wszystko mnie w kościele powiedzą. No coś takiego. Tak, że, tylko żebym proszek znalazł, bo głowa mnie tak boli. Muszę panu powiedzieć, że jak Stefką idziemy do kościoła... Ja wiem to, tylko wszystko nie, wam powiedzą. Nie, 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 to wcześniej jeszcze idziemy do kiosku, tak? Zobaczyć, czy te gazety nie zdrożały. Dlaczego? Bo jakby w samej rzeczy przeliczy na pieniądz, to może było więcej niż 5 zł, ale coś nie drożeją, także 5 zł do przodu jestem, także jakby jeszcze proszek znalazł, panie Antoni, no to właśnie, żyć nie umierać. Jakby pan znalazł proszek, to prosiłbym o drugi. Ja chętnie również skorzystam. Tak, ale jak znajdę jeden, to dam panu tylko pół. Gościem naszym kilka miesięcy temu był pan doktor Jerzy Nosarzewski, który no, nieprzyjemną miał historię, samochód mu skradli. Akurat dosyć popularna sprawa w naszym kraju, ale nie tak znowu popularna. Samochód się znalazł, z tego co wiem, panie doktorze, tak? Gdzie się znalazł? Samochód się znalazł, zresztą tak jak podano, w dobrym stanie, na granicy węgiersko-ukraińskiej. Sam z siebie się znalazł? No, znalazła ten samochód policja węgierska, poprzez Interpol powiadomiła nasze władze. To pan miał to szczęście, że pana kradziony samochód wszedł przez Węgry, to złapali, bo no, u nas w Terespolu jakby był, teraz było niedawno w gazecie, to gdzie to poszło? Nikt by nie zauważył. A jak oni wpadli na to? Był nabity zupełnie inny numer silnika i zmienione tabliczki znamionowe nadwozia. Mhm. Ale okazało się, że nabity numer był skradzionego Golfa i zobaczyli, że to jest Vectra, a Golf. Aha, rozumiem. I w związku z tym policja węgierska naprawdę profesjonalnie załatwiła, bo sprawdziła w zakolu numer nadwozia, odsłoniła fotel, zobaczyła, że nie jest wstawiony cały w spawany część. Aha. I stwierdziła, tak, to jest ten samochód. Zawiadomili pana? No nie, prokuraturę i policję polską. A potem pana jednak zawiadomili. Potem mnie zawiadomili, tak. I mam nadzieję PZU, który to zakład sprowadził ten samochód do Polski. Nie,
No tak, tak dobrze to nie ma jeszcze. No to jak? Niestety to... PZU odmówiło mi jakichkolwiek pomocy w sprowadzeniu tego samochodu. Aha, czyli się znalazł, rób pan sam, co pan chce. Pana własność, pana zmartwienie. Aha, ale pieniądze za ubezpieczenie wzięli. Ach, do pełne ubezpieczenie, jak już zresztą mówiłem w poprzednim programie, rozumiem. Było. No i tak, no dobrze, no samochód tam, pan tu, no jak? Jak go sprowadzi? Przecież, jakie on miał numery na samochód? To znaczy, myśmy nie wiedzieli, jakie numery rejestracyjne, jaki numer silnika aktualny, jaki numer nadwozia na tej tabliczce znamionowej, ale od czego są firmy? No. Poszedłem do jednej ze znanych firm, mówię, no sprowadźcie mi ten samochód. No, no. No ale niestety nie byli w stanie powiedzieć mi, ile ja za to będę musiał zapłacić, za tą przyjemność. Aha, może tyle to samochód. Tak, może być tyle. Nie potrafili. Powiedzieli, no będziemy się starali. Co prawda z Węgier wyciągnąć samochód to jest prawie niemożliwe. Firma zawodowa, tak powiedziała. Tak, firma zawodowa. No więc w związku z tym zacząłem załatwiać to sam. O, no w swoje ręce pan wziął tak, tę sprawę. Sprawy w swoje ręce. No i jak pan to przywiózł? Wyrobiłem numery próbne polskie, których zresztą nie wolno wywozić za granicę. Ach, przemycił no, pan za granicę. Przemyciłem za granicę. Oj, do przestępstwa on się przyznaje publicznie. Pojechałem do takiego małego miasteczka, w którym ten samochód się znajdował. To jest 8-tysięczne miasteczko na Węgrzech, to przy granicy ukraińskiej. No i zacząłem rozmowy z policją węgierską, ale tam niestety nie znali języka angielskiego i właściwie po węgiersku pan nic. A ja nic. Nega się nic. Ale byli na tyle sympatyczni, że sprowadzili nauczyciela ze szkoły, nauczyciela języka angielskiego. O. I właściwie w ciągu 2 godzin sprawa została załatwiona. Wydali panu samochód? Przygotowali wszystkie papiery, wydali mi samochód. Uwierzyli który pan. Stał na parkingu. I pan kradzionym samochodem na lewych dokumentach, tablicach rejestracyjnych, bo przecież sam pan powiedział, że nie wolno wywozić. Nie wolno. Czyli przykręciłem te tablice próbne. No miałem dowód na próbne tablice do tego samochodu. Co prawda, zupełnie inne były numery silnika i inne numery na tablicy znamionowej. I przez całe Węgry, całą Słowację i również bez problemu granicę polską przekroczyłem. Rozumiem, przyjechał pan kradzionym samochodem przez 3 granice. Oczywiście to panu ukradli, ale skąd to celnik ma gdzieś, tak? I wjechał pan do Polski. Czyli niezła instrukcja, proszę państwa, jak przewieźć samochód, aby komuś się spodobał na Węgrzech i samochód. No to pan, przyjeżdżamy. Już mamy auto, tak? No i co, przyjechał pan tutaj? Przyjechałem, pojechałem do rzeczoznawcy PZMOT-u, który stwierdził, że w związku z tym, że jednak są przebite numery, co jest jednak znacznym utratą wartości tego samochodu, PZU powinien mi to wyrównać. No to oczywiście, ja myślę, że nawet przeprosili pana chyba, czy co? Nie, 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 nie. Co prawda zachowali się o tyle dobrze, że zwrócili mi za cały wyjazd, zwrócili mi koszty poniesione łącznie z opłatą parkingu na terenach Węgier. Tego samochodu. To strasznie się szarpie. Także to w te rzeczy zwróci. Natomiast w ogóle nie chcą rozmawiać na temat utraty wartości samochodu. No bo wie pan ile miał ten samochód, jak długo? Ja miałem 3 miesiące, a nie miałem go 7 miesięcy. Czyli złodzieje mieli 7, a pan 3. No pośrednio tak. To ile stracił na wartości, jak oni mieli? Ja nie wiem, to znaczy nie wiem, rzeczoznawca powiedział, że 15%. Aha, ale to nie, jak już pan znalazł, pańska sprawa i nasza ubezpieczalnia o tako robi, tak? W ogóle nawet nie przedłuża się o ten okres, kiedy ja nie miałem ubezpieczenia. Aha. Takie są przepisy, że to ubezpieczenie cały czas biegnie. Czyli on był ubezpieczony nawet, jak tam stał? Jak stał, był dalej ubezpieczony. O to proszę bardzo, jak panu drugi raz tam ukradł, to pan 2 razy miał tak, ubezpieczony. Tak jest. Fantastyczna sprawa, proszę państwa, nic tylko ubezpieczać u nas samochody. No ale już pan ma na nowych numerach teraz samochód? Teraz jest już tak, na trzecich numerach, ma, trzeci numer ma silnik. Jest zresztą no, bardzo krótki, prosty, ale myślę, że gdybym doszło do ewentualnie sprzedaży tego samochodu, to miałbym ogromne trudności. Bo nawet nie można tego numeru zobaczyć, trzeba by gdzieś, nie wiem, wczołgiwać się pod samochód. Znaczy, proszę państwa, na pewno wielu z naszych widzów miało już wrażenie, że zginął im samochód. Jest to duże zmartwienie, ale naprawdę, jakby wam ten samochód znaleźli, to może być jeszcze większy. Cześć, witam was, Pyrsk, Ludkowie w całej Polsce, witam Ślązoków i Goroli, Joanna Bartel ze Świętochlowic. Jak widzicie, mamy tu jeszcze resztki jesiennego słońca, muszę się trochę zasłaniać, jest pięknie jak na wrzesień. Chciałabym wam dzisiaj wytłumaczyć, jak to się dzieje, że ludzie na Śląsku żyją, chociaż tu jest takie ciężkie zanieczyszczenie powietrza. Tu kiedyś przyjechali naukowcy z Ameryki i robili wywiady i badania
na terenie naszego śląskiego Trójkąta Bermudzkiego, jakby ktoś nie wiedział, to jest Lipiny, Świętochlowice, Chropaczów, że tu, proszę Państwa, o 300% jest przekroczona norma. I normalnie, jakby naturalistycznie patrzeć, ludzie tu w ogóle nie powinni żyć. Ale ludzie żyją. Na tym tłustym lufcie, patrzcie, jakie fajne dziołchy. I no, bo my trochę za dużo metali ciężkich w organizmie. Jakbyśmy pojechali do Murzynów, jakiś kanibal by nas chciał zjeść, to by się otruł. Ale my żyjemy i tu są ludzie długowieczni. I na przykład, nie wiem, czy wiecie o tym, jak taki śląski emeryt pojedzie do Zakopanego, albo kaś do Międzyzdrojów na wczasy, do sanatorium, to one muszą uciekać tym pielęgniarkom. Wiecie czemu? Muszą znaleźć jakieś auto bez katalizatora, podłączyć się do rury wydechowej i się wyrównać poziomy, bo mogliby dostać zawału. Oni po prostu to potrzebują do utrzymania równowagi, brudności w organizmie. No, ostatnio zdarzyła się na przykład taka historia, że jeden kolega z kolonii zaprosił swojego kolegi ze Świętochlowic tam do siebie do Köln, chciał mu trochę te miasto pokazać, no i ten przyjechał eleganckim polonezem Karo. Zaczęli wypakowywać te kofry, te bagaże, prezenty, geszenki. No i w pewnym momencie ten, co zapraszał, ten gospodarz się stracił. No i ten z tego Chorzowa, cały, z tych Lipin, cały nerwowy, wyłazi na dwór, patrzy, a ten mu wentyl odkręcił z kołów i te powietrze wdychu. On go do te... Słuchaj, Ino, co ty robisz? On go do chopie, wdycham ten luft ze Świętochłowic. On go do ty idioto, ja w Sosnowcu pompował. Zebrało się trochę korespondencji. Od czego my zaczniemy? Proszę Państwa, jeden pan miał do zlikwidowania konto. Konto było 002 grosze. Tutaj pisze. I te dwa grosze chciał zlikwidować, że on nie chce już mieć konta. No to musiał wpłacić 10 zł i 5 zł, żeby zlikwidować te dwa grosze. On wolał, żeby zgubili w ogóle. I tu Państwo widzą zresztą wszystkie kwity. Proszę, 10, płacił 5 zł i tu rzeczywiście 2 grosze i już nie ma 2 groszy. On twierdzi, że to jest 75% wartości gotówki od niego skasowali. No może w Kędzierzynie, Koźlu są takie zwyczaje, co Pan się dziwi. Dostaliśmy też dzienniczek ucznia. No, to jest rewelacja. W środku zwykle to, co w dzienniczku ucznia. No tam prawa, obowiązki i tak dalej, ale okładka jest bomba. Państwo zobaczą, coś nieprawda. Co ci uczniowie piją? Nawet niektórych takich alkoholi na oczy nie widziałem, jak tu obecnie uczeń. A w innych czasach człowiek się uczył. Gratuluję wydawcy, naprawdę. No i tak nie na konkurs, nie wiem jak. Przyszło zdjęcie takie. Proszę Państwa, to jest nieprawdopodobne, żeby po dwóch stronach ulicy były dwie różne miejscowości. Z jednej strony, jak Państwo widzą, jest miejscowość Maksymilianowo, a z drugiej Żołędowo. Tu się zaczyna, a tam się kończy. Wszystko po... jedna miejscowość po jednej stronie drogi. Nieprawdopodobne. Mamy jeszcze, proszę Państwa, taki kwit dostał Pan, który dostaje co miesiąc. Co miesiąc pisze spółdzielnia mieszkaniowa z Radomska. Pisze temu panu tak, że zadłużenie on ma 0%, bo jest, on pisze, że jest bardzo pilny, wszystko spłaca, ale odsetki co miesiąc od zadłużenia 0% ma 1 grosz. On pyta mnie jako inżyniera, czy jest taki wzór, który mówi, że od 0% jest 1 grosz. Ja nie znam takiego, ale może w Radomsku, to jest, no może, nie wiem. No i mamy tutaj takich panów, którzy się przyznali, że oni są ja i Rewiński, we dwóch. Dostałem list od pana Włodzia z Dąbrowy Górniczej. On ze swoim przyjacielem poszedł na mecz Legii w Sosnowcu. No i wychodził zadowolony z kolegą, tu jest napisane. I po co taki pan mundurowy? Co on tak się śmieją? O, dokumenty poproszę, jak się nazywacie? Podziwnie nazywają się Drozda i Rewiński. Pamiętają państwo, że kiedyś za Lenina faceta wsadzili, a tutaj się okazuje Drozda, Rewiński, znaczy nas tam nie było, tylko ten, ci dwaj panowie. I napisał, po takiej odpowiedzi zarobił pałą kolega, ja zaś załapałem całkiem porządnego kopa. Za to, że tak powiedzieli. I teraz ci panowie przypuszczają, że myśmy się narazili tam panom mundurowym. Naprawdę nie pan. Myśmy tam nigdy nie byli. Ale żeby panom przyjemnie było już się leczyć po tych kopach i tak dalej, dostaną panowie prezent w postaci prenumeraty tygodnika Angora. Poczytacie sobie, tam jest kilka bardzo fajnych artykułów. Proszę Państwa, nie jest nam łatwo. I tu zgadzam się z niektórymi rodakami. No nie jest nam łatwo, dlatego że my cały czas przechodzimy jakby. Przechodzimy z jednej formacji ekonomicznej cały czas do drugiej. I jesteśmy jakby w przejściu, a przejście jest najtrudniejsze. No najlepszy dowód, że o człowieku, który dużo przeżył, mówi się, że jest po przejściach, prawda? Przejść nie lubią też kierowcy.
Mówię o przejściach dla pieszych, dlatego przejeżdżają błyskawicznie przez te przejścia, zgodnie z zasadą, że to, czego się nie lubi, to trzeba załatwić jak najszybciej. Naprawdę, na przykład słynne powiedzenie, z prochu obrócisz, z prochu powstaniesz, w proch się obrócisz, to jest informujące nas, że jesteśmy cały czas w przejściu. Właściwie całe nasze życie to jest przejście. Poród też, przejście od matki do ojca, prawda? Czy na przykład małżeństwo, to też jest przejście ze stanu wolnego kawaler do stanu wolnego rozwiedziony. Małżeństwo to jest właśnie to przejście. Najtrudniej właśnie znaleźć sposób na łagodne przechodzenie. Na przykład na łagodne przechodzenie z czegoś fajnego w niefajne. Na przykład z niedzieli w poniedziałek, z urlopu do pracy. I tu znalazłem sposób na łagodne przejście z urlopu do pracy. Dotyczy to tylko tych z Państwa, którzy spędzają urlop pod namiotami, w śpiworach. Więc mówię, jak trzeba zrobić. Więc jesteśmy na urlopie. Kładziemy się w śpiworze przed namiot i leżymy. Urlop, prawda? I teraz wystarczy tylko nad sobą napisać głodówka i już jesteśmy w pracy. A jak przyjedzie komisja z Warszawy, to może będzie można i coś zjeść. Smacznego. Panie Tadziu, hop hop, liściki przyszły do pana. Tym razem na moich nóżkach znowu. Zaczął pan listy nosić. Mówię pan. Jak się panu chodzi teraz? Panie, nie przeszkadzają panu te plakaty wiszące, takie stare, różne obdrapane? Nie, nawet powiem panu, cieszę się, bo to wie pan, ja tam gazet nie czytam i radia nie słucham, to jak zapomnę, kto rządzi, spojrzę na plakat, a rządzi ten, bo plakat widzi. Jakby nie rządzi, to by plakatu by nie trzymali, wie pan, jak to jest. Ale a propos, pan widzę, z torbą już teraz chodzi, nie? Oj, panie tatku, nieszczęście, nieszczęście na poczcie, mówię panu. Co się stało? Przez to już pocztą pan nie dostaje ode mnie poczty. Bo mówię panu, kobiety moje niestety nie mogą pracować, drogie co? Panie. Proszę pana, nie widzą na oczy nic. Co się stało? Tak gaz, jest, panie. Gaz jakiś uciekł? Przypadki zdarzają się, a stempel zamiast znaczek walnęła w paznokieć, panie. Ani polakierować panem, ani w uchu podłowałeś tym palcem, nic nie dalej. A wie pan dlaczego? Oczy załzawione od łez, proszę pana. Ale co pytam, tam się stało? Panie, kobiety, to będzie o co chodzi. To mi napisałem na kartce, co się stało, panie. Ja tak właśnie, dobrze pan jest, proszę. Klara Ines, proszę co? Pana. Klara Ines, proszę. Co to takiego? Pana. Proszę pana, ona wychowała się w domu dziecka, ta Klara Ines, proszę pana. Jak znalazła matkę, to ta matka chciała otruć. Wsadzili ją do wariatkowa. Znaczy Klarę, wsadzili nie matkę. To taki film jest, tak? Serial, panie! Serial! Aha, zrobili z niej żebraczkę, chcieli zrobić prostytutkę, uciekła jest bezdomna, po drodze znalazła chłopca też bezdomnego, więc go przygarnęła jak swego. Do domu nie może wrócić, bo tam chcą ją znowu otruć, proszę pana. Ale narzeczony, podobno ją kocha, ale teraz leży w szpitalu ten narzeczony, bo go żona chciała zabić, bo narzeczony miał żonę, ale... Był narzeczonym Klary Ines, a wszyscy myśleli, że to Klara Ines strzelała. I kiedy przypadkiem, proszę pana, weszła do restauracji, szukając pracy, ta Klara Ines, usłyszała muzykę, to tak się nią zachwyciła, że wzięła instrument i zaczęła grać. A nigdy się nie uczyła. Pytam nasze panie, jaki instrument? O, jakiś taki mój instrument miała tego. I teraz tak, szukają ją wszyscy tej Klary Ines, bo wszyscy kochają Klary Ines, ale prędko ją nie znajdą, bo jest, proszę pana, 160 odcinków, a dopiero była 1/3, proszę pana. A ponadto, wie pan, co się okazało? Klara Ines jest ślepa, bez okularów nic, nic. Także tutaj zdejmie okulary z nosa, może z nią robić, co chce, nawet 200 odcinków, proszę pana. Do tego doszło. Tu patrz, pan, nie wiedziałem, że jest taki serial. No ja muszę nosić przez ten serial, panie, tę torbę. 17 kilo targam jak głupi przez to. Po mieście. Pan, ja muszę sprawdzić, kiedy to idzie. To jest takie wzruszające, jak pan powiedział, naprawdę. Panie Tadziu, pan płacze? No tak. Pan poeta i płacze? Proszę pana, jestem uczuciowy, no co ja zrobię, no? To też raz. No, uczuciowy jest. Panie, widzi pan, taka piękna obsada w tej zagranicznej firmie, a u nas? A u nas. Słynny Linda artysta. Co pan? Powiedział, że Bohuna nie będzie grał. Dlaczego? No to widzi pan, należało się zagrać, a on nie chce. A wiem, ja pan dlaczego? No. Bo to była postać negatywna. On gra negatywne postaci, a teraz Bohun nie może być negatywny, bo się przyjaźnimy z Ukrainą, proszę pana. Aha. Teraz Bohun będzie lalusia, to skrzeduckie będzie cham, świna i bydle. Bo to szlachcic, proszę pana. I gnębił chłopa ukraińskiego, którym był Bohun i to mówi, a dobry pomysł, chłopan wiedział co kręcić, proszę pana. No dobrze, dobrze, tylko z tym, on nie chce grać, jest. A w ogóle z tymi kobietami, panie, teraz to nie wiadomo... No pan nie narzeka, no teraz może tak, ale kiedyś się było dobrze, nie? No nie, nie, nie. W młodszych latach, panie tatku? Nie o to chodzi, to ja wiem. Wie pan, co mi się rozchodzi? No. We Włoszech badania zrobili. Jakie? No kobiety badali, no. Matko Boska, a na co badali? Znaczy nie tak, że badali tego, tylko pytali się ich. No. Czy one by, te kobiety, jeszcze raz wyszli za swojego męża, co oni z nim są? Tak, no. Tak. Czy by... Czy jeszcze raz? No powiedział, że tak. To... 43% powiedziało, że nie. Jawnie powiedziało? Nie po nazwisku, ale... Panie tatku, pan tak głośno ja mówi. Ale to jak moja usłyszę, to panie... To we Włoszech. Zna pan ten kawał, jak dwóch się spotyka?
Że co? Zna pan ten kawał o tym, jak dwóch się spotyka? No nie znam. Nie zna pan? Nie. Szkoda, bo ja myślałem, że pan zna. Bo dużo dobrego o nim słyszałem. Aha. No to lecę. To jak pan będzie znał, niech pan zadzwoni. Dobrze, zadzwoni. No to dobrze. Cześć, panie Tadziunku. Do widzenia. Do widzenia. Słuchaj, może byśmy sobie raz coś wylosowali, bo nie ma pani mogłości, także... Co tu mamy? Otrzymuję lodówkę samochodową wraz z zestawem napojów jest. Ale kto otrzymuje? Nie wiem, może my, może ty za ten łańcuch o... Nie za łańcuch, tylko za to, że u Drozdy pracujemy tyle czasu i nic nie wylosowaliśmy. Co jeszcze możemy sobie wziąć? Tutaj było takie, widziałem wcześniej, ładne. O, tu jest! Komplet modnej odzieży jeansowej. To dla ciebie, bo to taki bardziej jeansowy jest. Dla mnie jeansowy? Tak. O, świetnie. Przepraszam bardzo. Świetnie, że pani jest, pani Małgosiu. Proszę dla nas coś wylosować. Nie rozumiem panów obecności tutaj. Obecność jest bardzo prosta. Pani zaatakowała wszystkich mężczyzn, którzy mają torsy zarośnięte, prawda, nogi owłosione, chodzą w kapciach i łańcuchy. Teraz jest taka moda, ja oglądałem wybory, tam jeden facet stał na tle zegara, to widziała pani, tak się kręciło tam. No zegar z głowy albo łańcuch. I miał, ja zwróciłem uwagę na łańcuch, teraz są w modzie łańcuchy. Ale pan to za bardzo poważnie potraktował, pan mówi o mojej rozmowie z panem. Oczywiście, że tak, no. No. Przecież to zależy od tego, kto nosi ten łańcuch. To no to ja tak mogę dosłownie nosić ten łańcuch. Oczywiście. Ale proszę dla nas coś wylosować, pani Małgosiu, za ten łańcuch. Nie, no ja mam niestety nagrodę dla państwa, którzy przesłali do mnie zdjęcia. To ale... trzeba jakieś zdjęcie przysłać? Koniecznie. A ja mam ładne. A ja mam w dowodzie, to może też... O, o. A też na łańcuchu mam nawet, widzi pani, sakiewkę. A to nie dlatego, że modę, tylko że kradną. I... No, ja... Powiem kilka razy w Warszawie, ukradnie. To może, to na może łańcuchu, za tydzień, tak. Dobrze? Coś panom wylosuję. Aha, no, proszę dobrze, bardzo, dostarczymy razie... ładne zdjęcie. Z rodziną całą, czy nie? Może być z rodziną. Na dobrze, razie to może... z synem zrobię sobie zdjęcie. Przyznam nagrody pani Beacie i Sebastianowi Łukasiewiczom. To co pani za zdjęcie przyzna? Pod tytułem Dobrana para. Dobrana para. Tak. I no i co? Nagrodą jest lodówka samochodowa wraz z zestawem napojów ufundowane przez firmę Nata, producenta pleistocyńskiej wody mineralnej i napojów Nata. Pan Marek Chmielewski z Opola, autor zdjęcia pod tytułem Czyścioszek, otrzymuje komplet modnej odzieży jeansowej ufundowany przez przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe firmę Vedan Jeans. Pan Jarosław Zalewski z Gdańska, autor zdjęcia pod tytułem Nasze słuchawki nosimy do końca, otrzymuje aparat telefoniczny ufundowany przez producenta wielofunkcyjnych aparatów telefonicznych i telefaksów oraz dystrybutora telefonów GSM firmę Veris. Za zdjęcie pod tytułem Remanent w kontenerze pan Łukasz Królikowski z Wrocławia otrzymuje krajalnicę do warzyw wraz z zestawem produktów ufundowany przez producenta najwyższej jakości przetworów z pieczarek firmę Łabimex z Przemętu. Widziała pani? Widziała pani? Pan jeszcze przed chwilą nie miał włosów. Ale używał środków piorących, żrących, czyszczących i tych szamponów z Przemętu. Co, nie z Przemętu, bo z Przemętu to pieczarki. Ty masz szampon z Przemytu. Tak, z Przemytu używam, zrzuciłem łańcuch i proszę, jak mnie pogoniło. Boję się, że jak wezmę tę najnowszą pastę do zębów też z Przemętu. Prawda? Z Przemętu pieczarki, no to, pasta z Przemytu. To jak... wezmę sobie tę pastę z Przemytu. No i zęby ci wypadną. O. To lepiej niech pan kupuje z Przemętu, nie z Przemytu. Oczywiście. Na nasz tradycyjny konkurs ZUS-ów dostaliśmy teraz album cały. Znaczy nie jest to album o ZUS-ie w Płocku, mimo że zdjęć jest tu sporo. No ten ZUS nawet przez... No są ładniejsze w Polsce, ale... ale... I tutaj autor, który oczywiście prosi, żeby nie podawać żadnych danych. Wszyscy proszą, żeby nie podawać danych. Tu są zdjęcia ZUS-u. Jeszcze nam przysłał zdjęcie banków, które są... Proszę pana, może banki w następnej kolejności. Ale rzeczywiście banki macie bardzo ładne w Płocku. Nie pokażemy jakie, bo wyjdzie, że reklamujemy banki. A ja mam... Oczywiście, oczywiście mamy nagrodę dla pana. Od pana Motyla, firma Motyl daje panu tak jak zwykle dressingi, sosy, korniszony może się trafią, a ich szanik. Także pan sobie je smakował. I mam na koniec dla państwa taką niespodziankę. Dostaliśmy od jednej pani skarpetki dziecięce. Wiemy, że edukacja seksualna już wkracza do szkoły i proszę, producent już narysował figury wszystkie, jakie są. Można tak pokazać, pociągać sobie tymi skarpetkami, tak. Dziecko sobie ogląda, jak ubiera i już wie, jak to było. Tak może będzie, o tak, prawda? Fantastycznie. Tak jest. Proszę państwa, a za tydzień niecały, bo w sobotę 11 października
setne wydanie dyżurnego satyryka kraju. 11 października, setne wydanie dyżurnego satyryka. Tak mi się zrymowało i tą fraszką żegnam Państwa do jubileuszowego spotkania.